dalej. Kto miał inny pomysł, kto ułożył inne słowo, niech szybciutko trafi tutaj do mnie, do studia. No, raczej z trafieniem na otwartą linię nie powinno być problemu. Nie sądzę, żeby była duża... Jedna różnica, gdzie? Ciekawe zdjęcie. No, ale mam nadzieję, że nie rozproszy nas to, jak ciekawie to zdjęcie wygląda, tylko koncentrujemy uwagę na każdym szczególe i próbujemy wypatrzeć tę jedną różnicę. Czy już się to komuś udało? No, słuchajcie, na to liczę. Kolejne 300 do zabrania. Kto tym razem? Kto będzie kolejnym zwycięzcą? Słuchajcie, tych zwycięzców tutaj w studiu chcę mieć dzisiaj całe mnóstwo, ale wszystko w waszych rękach. To wy, jeżeli dzwonicie z telefonów komórkowych, należy wybrać gwiazdkę 7310, a jeżeli z telefonów stacjonarnych, wybieramy 0704 304 310. No dobrze, to kto następny? Takiej nagrody jeszcze dzisiaj nie było. Oddawałam po 300 zł, teraz oddaję 500, bo są dwie różnice. Kto już odnalazł dwie? No, wiem, że jest troszeczkę trudniej, ale też wiem, że są wśród was osoby, które sobie poradzą. Na taką osobę właśnie czekam. Dwie różnice. No, kto? Kto już widzi dwie różnice? Przypominam, dwie. Nie jedną, bo za jedną nie będę mogła zapłacić. Mam nadzieję, że to jest jasne. No, a kto już widzi obydwie różnice? Nie pospieszam, nie popędzam. Sami trafiasz się do studia. Dobrze, może zróbmy tak. 700 zł. I w tym momencie spodziewam się odpowiedzi. No to co? Uwaga, kto wie, kto widzi? W tym momencie ma szansę zabrać 700 zł. Kto to będzie? Kogo nagrodzę tym razem? Gwiazdka 7310 0704 304 310. No i proszę, halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, halo, halo. Czy się słyszymy? Halo? 3, 2, 1. No trudno, dobrze. W takim razie czekam na kogoś, kto się tutaj do mnie odezwie. No być może ktoś trafił tutaj do mnie i przypomniał sobie w ostatniej chwili, że dwie różnice. Właśnie dlatego przypominam. Szybka dogrywka i pamiętamy, dwie różnice do wskazania. Nie dzwonimy, jeżeli widzimy tylko jedną. 700 zł. I te pieniądze już w tym momencie powinny do kogoś powędrować. No słuchajcie, ale to nie jest banalna zagadka. Gdyby to była banalna zagadka, ja bym nie płaciła 700 zł. A ja przypominałam, chodzi o dwie różnice. Musi być kompletna odpowiedź. No to co? Kto? Ktoś trafił do studia, ale w ostatniej chwili się wycofał. Mogło być tak, że ktoś miał jedną różnicę, a jedna to jest za mało. Płacę 700 zł, ale za dwie różnicę, za pełną odpowiedź. No to co, przyglądamy się już uważnie. No, ja muszę przyznać, że jak spojrzałam na tę zagadkę przed programem, to myślałam, że to są dwa identyczne zdjęcia. Tak jakoś sprawia wrażenie ta zagadka. No, różnie bywa, różne czasem zdjęcia przedstawiamy. W przypadku tych faktycznie tutaj jakoś ten wzrok koncentruje się na tym zdjęciu w taki sposób, że wydaje nam się, że one są praktycznie takie same, ale nie. Na pewno różnią się dwoma elementami. Tego jestem pewna, natomiast pytanie, kto z was potrafi te dwa elementy odnaleźć i to jak najszybciej, bo o to tutaj chodzi. Kolejne 700 do wygrania. Póki co rewelacyjne tempo, jak będzie tym razem. Dwie różnice. Niby nic tu się na tych zdjęciach specjalnie nie dzieje. No właśnie, a gdzieś te dwie różnice są ukryte. Gdzie? Kto potrafi mi je wskazać?
Przypominam jeszcze raz, że chodzi o dwie różnice. Mam nadzieję, że te osoby, które przyglądają się teraz zagadce, pamiętają o tym. No i o czym jeszcze przypomnę? O numerach telefonu. Z komóreczek wybieramy gwiazdka 7310, a z telefonów stacjonarnych 0704 304 310. No to co, uwaga, kto już wie? Może jest już wśród was ktoś? To już w tym momencie. No i proszę, halo, halo? Halo? Dobry wieczór, witam pana. Widzi pan dwie różnice? Dokładnie, widzę dwie różnice. Poproszę. Pierwsza różnica to jest na piersi. Tak, dobrze, raz. A druga różnica na stopie. A co z nią? Prawa stopa. No dobrze, no prawa noga, dobrze. Prawa noga, chodziło o ten paseczek od buta. Tak, dobrze, gratuluję serdecznie. 700 zł dla pana i brawa, bo naprawdę szybko usłyszałam tutaj odpowiedź. No ale jedziemy dalej. Słuchajcie. Poziom trudności znowu nam podskoczył. Dlaczego? Szukamy tym razem nie jednej, nie dwóch, a trzech różnic. Tak jest. A ponieważ jest trudniej, ja poproszę o 1000 zł. Tak jest. Ja uważam, że osoba, która znajdzie trzy różnice i zrobi to jako pierwsza, zasługuje na 1000 zł. Tak jest. 1000 zł do wygrania. I pamiętajcie, muszą być wszystkie trzy różnice. Dlatego już bacznie przyglądamy się zagadce. Ja tutaj układam sobie 1000 zł, które już mam przeznaczone dla zwycięzcy. No i właśnie, już za moment ten 1000 zł trafi do kogoś z was. Trzy różnice. Kto widzi? Pamiętajcie, muszą być wszystkie trzy. Taki jest warunek, taka jest zasada przy tego typu zagadkach. Jeżeli do odnalezienia są trzy różnice, to kwota, którą proponuję, to kwota za kompletną odpowiedź. Przyglądacie się uważnie zagadce. Gwiazdka 7310 albo 0704 304 310. Tysiąc złotych dla osoby, która odnajdzie trzy różnice. Dla kogoś, kto ma dobry wzrok, to na pewno. Dla kogoś spostrzegawczego. I pamiętajcie, dwie różnice to będzie za mało, więc uprzedzam. Ja wiem, że na tym etapie na razie nie ma osoby, która widzi dwie różnice, ale być może jest ktoś, kto widzi jedną. No to musi jeszcze znaleźć dwie. Wiem, że tutaj jest dużo tych kresek, w ogóle sporo szczegółów. A gdzieś tutaj kryją się trzy różnice. Przyjemnością pobawię się dzisiaj w Mikołaja. Wiem, że w tym momencie nie ma osób, które widzą trzy różnice. I pewnie nie ma też osób, które widzą dwie. Ale jeśli ktoś ma jedną, to jest na dobrej drodze. Jedna różnica osoby, ale osoby, która zna pełną odpowiedź, czyli wszystkie trzy różnice. Nie jedną, nie dwie, trzy. Bo za trzy płacę 2000 zł. To co, uwaga? Kto tym razem sprawi sobie prezent pod choinkę? No, dużo prezentów sobie dzisiaj sprawiliście. No ale teraz do wygrania aż 2000 zł. O taką kwotę warto powalczyć.